Czasy ostateczne. Pozostawieni. Występują. Cześć, mamo. Chloe, jesteś. Bo już jesteś? Wszystko gra. Twój brat tak się cieszy. Ja też. Przyjęcie dla taty już gotowe? Niestety go nie zastaniesz. Co? Co się stało? Pracuje. Mówiłaś mu, że przylatuje? Tak. Ale rano zadzwonili i... Który to lot? Do Londynu. 15:35. Bardzo żałował. Będę na kolacji. Zjeździł pan cały świat. Relacjonuje pan każdy kataklizm. Ciężki kawałek chleba, ale jak mówią, ktoś musi. Mogę coś spytać? Proszę. Czyta pan Biblię? Cóż, pewnie pani częściej. Ewangelia Mateusza mówi, że będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi. Te wszystkie nieszczęścia i wojny to znaki. Bóg wie, że to się wydarzy? On wie wszystko. To dlaczego nic nie robi? Jest Bogiem. Mógłby powstrzymać powódź, zesłać deszcz? Zniszczyliśmy boski twór przez grzech pierworodny. Kto? Ja? Pani? On? Niezbadane są ścieżki Pana, wiem. Ale ludzie wciąż wierzą w Jego miłość. I to mnie dziwi. Przepraszam. Pan w moją stronę? Niezła mówka. Przepraszam. Za co? To było dobre. Często pani mówi takie rzeczy? Pierwszy raz na głos. Cameron Williams. Dla przyjaciół Buck. Chloe Steele. Dla przyjaciół Chloe. Studentka. Dziennikarstwo śledcze procentuje. Dzięki za ratunek przed tą nawiedzoną babą. Dziękuj mojej mamie. To z nią trenuję. Też jest nawiedzona?
Szukałam w słowniku synonimu i wolę szurnięta. Szurnięta. Fajne słówko. Napijesz się kawy? Nie, dziękuję. Proszę. A jeśli dorzucę konfitury truskawkowe? Rany, to kuszące. Tak. Ale czekam na kogoś, kto zaraz tu będzie. Na tatę. Przyleciałam na jego urodziny, ale coś mu wypadło. Wykończysz mnie. Powodzenia. Kochanie. Co tu robisz? Przyleciałam na twoje urodziny. Mam lot i już tego nie odkręcę. Mama mi mówiła. Gdybym wiedział, pan Cameron Williams? Rany. Czy wy... Właśnie się poznaliśmy. Kapitanie, Ray. Zostawię was. Było mi bardzo miło. Ślicznie wyglądasz. Dzięki. Pogadajmy. Jak studia? Dobrze. No co? Wiesz, co pomyślałam na wieść, że cię nie będzie? Że odszedłeś. Na dobre. Spakowałeś się, trzasnąłeś drzwiami i odjechałeś z piskiem opon. Między nami jest dobrze. Nie winiłabym cię. Za co? Gdybyś zwiał. Ale tylko tak pomyślałaś. Co to za babka? Która? Stewardesa. Ładna blondynka. Pracuję z dziesiątkami stewardes. Nawet jej nie znam. Gdyby to było rok temu, zanim mamie odbiło, siedzielibyśmy teraz wszyscy w domu jak normalna rodzina. Wiesz, że gdy braliśmy ślub, byliśmy bardzo młodzi. Między 30 a 50 ludzie się zmieniają. Robi, co uważa za słuszne i może jej trochę odpuść. Ja. A ty? Lecisz do Londynu. A ty nie byłaś w domu od świąt. Mam zajęcia, a ja pracę. Wciąż ma o to do mnie pretensje. Wiem. Ostatni rok nie był dla nas szczególnie łatwy, ale to twoja matka i powinnaś... Oboje powinniśmy ją wspierać. Brak ci jej. Tak. Ale jeśli ucieknie z innym, to trudno. Gdzie obrączka? W samochodzie. Nie latam z nią. Mama jest dla mnie wszystkim i za nic tego nie zepsuję. Idę. Pogadamy, jak wrócę. Już mnie tu nie będzie. Ale niedługo znów wpadniesz. Wóz stoi tam, gdzie zawsze. A mamie odpuść, przejdzie jej. Kocham cię. W porządku? Tak.
Dziękuję. Jestem jak detektyw. Jasne. Dzięki. I co? Rozczarowałam się. Zależało mi na tym rodzinnym spotkaniu. Zostałby, gdyby mógł. Podchodzi do bramki sęp i rzuca na ziemię dwa króliki. A stewardesa mówi: może pan zabrać jeden bagaż podręczny. Wybaczy pan, ale to dno. Hattie się podoba. Zawsze chętnie posłucham kiepskich kawałów. Marcus, wiadomo, co nawala w komputerze? Nie. Najwyraźniej macie przestarzały sprzęt. Lecę na wschód i sam przez 6 godzin postarzeję się o 9. Rób tak przez 6 lat, to mnie dogonisz. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Mama mówi tylko o jednym? Na ogół tak. Jak można oglądać w telewizji trzęsienie ziemi i twierdzić, że to coś dobrego? Czy to ma sens? Nazajutrz po tsunami spotkałem kobietę, Medinę. Fala na jej oczach zabrała troje z czwórki jej dzieci. A ona siedziała na drzewie z niemowlęciem. Ale była tak pewna, że to Bóg ocalił ich oboje, że padła na kolana, żeby mu podziękować. Dziękowała za śmierć reszty? Nie zdążyła. Nie zgodziła się na ewakuację. Przecież Bóg ją chronił. I co? Lawina błota. Pogrzebała całą wioskę. A ludzie widzą coś takiego i gdy bardzo chcesz, zawsze znajdziesz to, czego szukasz. Po drodze ignorujesz wiele innych rzeczy, a wśród nich może być prawda. A ty? Co znalazłeś w tamtej wiosce? Ludzi, którzy stracili wszystko, co najważniejsze. Pytałeś dlaczego? Ja to wiem. Przez tsunami. Wiesz, o co pytam? W takim razie nie. Jeśli szukasz powodu takiego wydarzenia, to kończysz wrzeszcząc na ludzi na lotnisku. Ładnie się śmiejesz. Przestań. Co? Ten dowcip Raya. Co za facet. Ray? Czyli kapitan Steel? Tylko przy ludziach. Poważnie? Czy wy... Cóż. Jeszcze nie. Ale mamy wspólne plany na Londyn. I nic nie mówiłaś? Dokąd idziesz? Powiedz coś. Potrzebowałam tej rozmowy, dziękuję. Zadzwonię z Londynu. Naprawdę? Żebyś o mnie nie zapomniała. Jasne. Dziewczyna na każdym lotnisku. Do wszystkich dzwonisz? Do żadnej. Cześć, Jim. Mam te bilety dla twojego taty. Na jutro. You too. Wow.
Trudno je dostać. Szukałem 2 tygodnie. 2 tygodnie. Przykro mi. Panie Williams? Tak, już idę. Chloe. Oddasz to mojemu ojcu? Jasne. Przepraszam. Panie Williams, proszę. Kapitanie, mam coś od Chloe. Facet z GWN, prawda? Tak, to ja. Cameron Williams, Christmas. Miło mi. Witamy na pokładzie samolotu linii Pankon do Londynu. Lot potrwa 6,5 godziny. Życzymy miłej podróży. Masz jej numer? Widziałem was godzinę temu, a teraz prawie się spóźniłeś. Zamiast tego miałem siedzieć tu z tobą? Dlaczego faceci z telewizji wyrywają najlepsze laski? Bo nie łażą w łachach jak z serialu Glee. Weź ją sobie. Dzięki za umieszczenie mnie w pierwszej klasie. Nie, dziękuj. Ale twój niedoszły współpasażer powinien. Znam pana. Patrz, George. To Frank Sinatra. Co? To Frank. Słyszysz? Jesteśmy w domu. To jeszcze nie jest dom. Czasami mu się miesza. Witam państwa, mówi kapitan Rayford Steele. Pogoda na trasie jest dobra, więc lot powinien być spokojny. Proszę się rozgościć. Za chwilę zaczniemy podawać napoje i przekąski. Nic im nie mów. Rób to, co umiesz. Zwlekaj. Ale jeśli się skapują, że to oferta, to znikaj. Proszę wyłączyć urządzenia elektroniczne. Mam w Houston odrzutowiec. Będę z papierami, zanim się połapią. Do dzieła. Proszę wyłączyć urządzenia elektroniczne. Pankon 257, masz pozwolenie na start.
Chloe! Chodź do mnie. Jak ty urosłeś. Masz coś dla mnie? Poczekaj, to zobaczysz. Dobra, zajrzyj i sprawdź. Rękawica, o którą prosiłem. Nie mogę. Mamo, Chloe już jest. Przyjechała. Już jest. Kochanie, Boże. Ślicznie wyglądasz. No to co, napijesz się czegoś? Przywiozła mi nową rękawicę. Sześć godzin. Już niedługo. Hipernapęd wszystko zmieni. Niby jak? Przez Departament Obrony. Dobrze słyszałem? Budują nowy odrzutowiec. 300 pasażerów, 40 machów. Do Londynu w 6 minut. 6 minut? Tak. Szybko. Uważam, że kłamią. Chyba ma pan rację. Sami tego nie wymyślą. Muszą mieć jakieś źródła. Pewnie ze strefy 51. Szkocką. Tata był zaskoczony? Chyba tak. Ucieszył się. Był zmartwiony tym lotem. Widziałam. Jak podróż? W porządku. A studia? Dobrze. Wiesz, kogo spotkałam na lotnisku? Bucka Williamsa. To znaczy Camerona. Z wiadomości? Naprawdę? Rozmawiałaś z nim? Tak. Jest... To wspaniały facet. W dodatku przystojny. Powiedziałam, że go lubisz. A poza tym, nie ty jedna uważasz, że każde trzęsienie to koniec świata. Jakaś wariatka dopadła go. Nie to chciałam powiedzieć. Ale to świetny facet. Kochanie, nie chcę naciskać, choć tak to odbierasz. Chcę, żebyś to pojęła. To dla mnie ważne. I ty też. Musisz być gotowa. Na co? Mniejsza o to. Czy możesz mnie raz wysłuchać? Dopiero przyjechałam. Nie mam ochoty na takie rozmowy. Posłuchaj choć przez chwilę. Modliłam się o twój przyjazd i Bóg cię tu sprowadził. Co? Bóg mnie sprowadził? To nie Bóg, tylko ja. Kupiłam bilet i przyleciałam. On nic do tego nie miał. I jeszcze coś. Skoro mnie tu ściągnął, to dlaczego tata leci do Londynu? Żebyśmy my porozmawiały. Wątpię. Ale wiem na pewno, że właśnie przez Boga go tu nie ma. Zaraz wrócę.
Pomóc panu? A prosiłem? Mogę to tam włożyć. Ja też. Na co się gapisz? Chcesz o coś spytać? Jak prowadzę? Gdzie kupuję ciuchy? Jak sięgam do pisuaru? Co to jest pisuar? To mój tata. Gra w futbol. To miło. Jutro będzie w telewizji, jak wyleczy rękę. W telewizji? W której drużynie? Naprzód, Jersey. Co z tą ręką? Kozmo, mój pies, zrzucił tatę z hamaka. Naprawdę? Tata się wściekł i wepchnął go do basenu. Miałaś nie zaczepiać ludzi. Przepraszam. Robi pan zakłady? Podpali pan małą działkę? To córka Carvela, ma dość kasy. Dokąd idziesz? Wychodzę. Weźmiesz mnie? Nie teraz. Proszę. Dobra, weź plecak. Super. Pojedziemy do centrum? Dobrze. W GameStopie jest przecena. Czy mama zwariowała? Co? Nie. Palnęłam coś w złości. Tata mówi, że pastor Bruce wyprał jej mózg. To tylko żart. Tak? Nie łapię. Ja też. Do chrzanu. Co? Lecieć w urodziny. Trzeba płacić rachunki. Chloe zostanie dłużej? Lecimy równo. Rozprostuję nogi i zajrzę do załogi. Raimi, wystraszyłeś mnie na śmierć. Chodź,
Kupisz mi go? To tylko parę stówek. Mam. Jak ja ci się odwdzięczę? No co? Nic. Myślałem, że będą bliżej sceny. Kawy? Nic jej nie będzie. Mamie. Wciąż nosi ten naszyjnik od ciebie. Nie zdejmuje go. Rodzicom się ułoży, prawda? Tak, jasne. Wezwali go do pracy. Co miał zrobić? Mówił ci o meczu? Żartujesz? Gadaliśmy tylko o tobie. Mówił, że byłeś najlepszy na świecie. I wiesz co? Ma rację. Kocham cię. Tęskniłam. Proszę usiąść. Gdzie moja córka? Proszę siadać. Niech pani usiądzie. Chris, wpuść mnie. Chris? Raimi? Gdzie ona jest? Proszę zapiąć pasy. Zobaczę, co się dzieje. Idzie pan? Pomówię z kapitanem. Niech mnie pani wpuści.
Ja do kapitana. Uwaga, mówi kapitan. Tu kapitan. Proszę natychmiast wracać na miejsca. Otwierać. Doszło do dekompresji kabiny. Proszę nałożyć maski. To jakiś obłęd. Ruszać. Przestańcie. Tu PANCON 257, sytuacja awaryjna. Tu PANCON 257, sytuacja awaryjna. Mayday, mayday. Tu PANCON 257, odbiór. Obniżyłem ciśnienie, żeby usiedli. Są przerażeni. Musisz nad tym zapanować. Dasz radę? Nie. Tak. Muszę im coś powiedzieć. Pilnuj sterów. Jestem kapitan Steele. Proszę zostać na miejscach, a maski można już zdjąć. Co się dzieje? Gdzie są moje dzieci? Ja też chciałbym znać odpowiedź, ale teraz muszę nas chronić przed zagrożeniem. Jakim? Siadać. Przed paniką. To teraz najgroźniejsze. Stewardesy zaraz państwa policzą. Postaramy się odnaleźć zaginionych. Nie mam łączności z ziemią i nie wiem, czy to dotyczy tylko nas, czy dotknęło i inne samoloty. Poinformuję państwa, gdy tylko czegoś się dowiem. To wszystko? Raimi? Zaraz podejdę. Kimi.
Boże. Kimi zniknęła. Co się dzieje? Weź się w garść. Przytul mnie. Spójrz na mnie. Szkolono nas do tego. Róbmy swoje. Zostałem sam za sterami. Skup się. Słuchaj. Przejrzyj listę pasażerów. Sprawdźmy, kim są i ilu brakuje. Dobrze? Boję się. A ty? Teraz nie mam na to czasu. Moje dziecko znikło. Ma pół roku. Pomóżcie. Przykro mi. Tu Cameron Williams. Jestem w samolocie Pencon 257. Jesteśmy nad Atlantykiem w drodze do Londynu. 3 godziny po starcie. Stało się tu coś bardzo dziwnego. Co pani widziała? Nie wiem. Moje dzieci znikły. Co pani wtedy robiła? Nic. Siedziałam tu. Myślałam, że zasnęłam i wypadła mi z rąk. Chyba krzyczałam. Nie wiem. Trudno w to uwierzyć, ale część pasażerów po prostu znikła. Zostały po nich ubrania i wszystkie rzeczy osobiste. To mojego brata. Nie. Dobrze się pani czuje? To nie to. Niemożliwe. Czyli co? Nie. Wiem, co to znaczy. Co pani wie? Mam tylko doła. Nie pierwszy raz. To minie.
Jest tam kto? Już w porządku. Proszę wrócić na miejsce. Zapnę pani pas. Więc pani wie, co się tu dzieje? To nieprawda. Damy sobie radę. Już dobrze. Nic się nie stało. Proszę się odprężyć. Spokojnie. Może się pani prześpi. To nie jest prawda. Co pan widział? To samo co pan. Tu nie było inaczej. Czy przed ich zniknięciem coś się stało? Błysk, huk, cokolwiek? Nie. Kto tu siedział? Kto tu był? Jakiś facet. Wyróżniał się czymś? Każdego z nas coś wyróżnia. Zabieraj pan to. Tu dom Steelów. Proszę zostawić wiadomość. Mamo, odbierz. Nie wiem, co się dzieje. Raimi? Jeśli wróciłeś do domu, to posłuchaj. Wiem, że się boisz. Ja też. Ale podnieś słuchawkę. Powiedz, że nic ci nie jest. Odezwij się. Kocham was. Wydaje mi się, że powinniśmy się pomodlić. Modlić się? Do kogo? Do Boga. Czyjego? Twojego czy mojego? Jest jeden. Jesteś ciekaw, co myślę? Nie. Uwaga. Zawracamy do Nowego Jorku. Wylądujemy za niecałe 3 godziny. Kto to jest? Raimi? Proszę odejść. Ulica jest zamknięta. Tu Irene Steele. Jak? Policzyłaś ich? Próbowałam, ale siedzą gdzie popadnie, a część stoi. Są przerażeni. Wszyscy się boimy. Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. A to co? Charlie 1581, tu Pancon 257, odbiór. Charlie 1581, mam awarię, powtarzam. Charlie 1581, tu Pancon 257, słyszycie mnie? Charlie 1581, jesteś na kursie kolizyjnym. Mamy awarię.
Kurs kolizyjny. Uprzedź pasażerów. Idź. Alarm podciągnij. Proszę natychmiast wrócić na miejsca i zapiąć pasy. Charlie 1581, kurs kolizyjny. Wznoszę się o 300 metrów. 300 metrów w górę. Mayday, tu Pancon 257. Mieliśmy kolizję. Charlie 1581 spadł. Współrzędne 47. Sytuacja awaryjna. Wzywam ekipy ratunkowe. Powtarzam, to pilne. Ktoś musi mnie słyszeć. Co z wami? Myślicie, że terroryści zbudowaliby taką broń? To nie samochód pułapka. Jeśli to broń, to nie z tej planety. Co to ma znaczyć? Może ich uprowadzili? Kosmici? Dajcie spokój. Wierzycie mu? Koniec nadszedł. Wszyscy cali? Ktoś był w tym samolocie? Nie wiem. Trzeba sfotografować skrzydło. Raimi?
Tylko tyle widać. O mały włos stracilibyśmy skrzydło. Urwało spoiler. Co to znaczy? Że trudniej będzie wyhamować. Ale pasa wystarczy. Dobrze, że to nie ogon. Mamy szczęście. Wszystkie znikły. Nie tylko noworodki. Starsze też. Na pewno? Szukam brata. Lekarze o tym mówili. To nie tylko tutaj. Tak jest wszędzie. Na całym świecie. Mówili, że zniknęły wszystkie dzieci. Uszkodziliśmy czujniki albo... Nie mamy autopilota. Idź na sam tył i wyjrzyj, czy mamy wyciek ze skrzydła. Wyciek? Paliwa? Wejdę wyżej. W rzadszym powietrzu dalej dolecimy. Pięknie. Musimy zawrócić. Za parę godzin będziemy w domu. Wracajmy tam, gdzie zniknęło moje dziecko. Gubimy paliwo, zabraknie na powrót. A jak nie dolecimy, mamy rezerwę. Palimy się? Nic nam nie mówią. Zginiemy. Nie zginiemy. Słuchajcie. Nikt nie zginie. Słyszycie? Kapitan ma rację. Musimy za wszelką cenę zachować spokój. Pali się. Co? Skrzydło. Skrzydło czy wyciek? Wyciek. Jest duży. Wyprzedzamy go. Wypali się. Ale? To paliwo potrzebne na powrót. Dolecimy? To zależy. Czy dziura jest tu, czy tu? Co robimy? Zobaczymy, ile zostanie. Ogień zgasł. Wskazania bez zmian. Zbiornik jest pusty? Nie wiem.
I nie mamy wznoszenia. Czego? Nie mogę nas podnieść. Zaczęliśmy się zniżać 2 godziny za wcześnie. Nikt nie odpowiada. Satelitarny? Jestem dziennikarzem. A ja pilotem. To był jedyny samolot w okolicy. Im też poznikali pasażerowie? O pasażerach nic nie wiem. Ale jestem pewien, że nie było tam pilotów. Przepraszam, tak pomyślałem. Może oni wciąż tu są? Co? Może tylko ich nie widzimy? Może są niewidzialni? No nie. To byłoby dziwniejsze? Tu serwis alarmowy. Dzwonili państwo, ale z uwagi na ilość połączeń nie możemy. Módlmy się. Dobrze znasz Kimi? Co? Latałaś z nią? Nie, 3 razy. Daj jej rzeczy. Co? Wszystko. Torebkę, mundur, walizkę. Przynieś to. Proszę.
Jan, rozdział 3, wers 16. Wiadomość głosowa. Proszę natychmiast wrócić na miejsca i zapiąć pasy. Charlie 1581, kurs kolizyjny. Wznoszę się o 300 metrów. Torebka. Dawaj. Szybko. Czego szukasz? Studia biblijne. Zwariowałem albo świat oszalał. Co ty pleciesz? Chyba wiem, gdzie oni są. Może to inne miejsce i czas? Jak to? A jeśli to był tunel czasoprzestrzenny? Może w tym wymiarze ci ludzie nigdy nie istnieli? To wariactwo. Dosyć. Wystarczy. Wiem, o co tu chodzi. Tak? Ile ci zapłacił? Co takiego? Jak mógł? To moja córka. Nie wiem, co pani myśli, ale... Odsunąć się. Skąd pani ma broń? Ty. Ile ci zapłacił? Co? Zabrał ją? Kto? Mój mąż. Proszę pani. Zamknij się. Kim jest ten pani mąż? Dlaczego? Proszę posłuchać. Nigdy nie spotkałem pani męża. Dlaczego to robicie? Nie wiem, o co chodzi, ale może... Mam strzelić? W niebie? Co ci jest? Co ty pleciesz? Nigdy nie mówiłeś o Bogu. Skąd ten pomysł? Od... mojej żony. Proszę pani, zapomnijmy o tym idiocie. Proszę celować we mnie. Ja jestem idiotą? Nie ona? Niech pani celuje we mnie. Tak. Bardzo dobrze. Proszę powiedzieć, co pani myśli. Chce mi ją odebrać. Myśli, że wszystko może kupić. Zabrał ją i uciekł. Zasnęłam.
Wsypali mi coś do napoju. Powinnam to przewidzieć. Nie mógł tego zrobić. Samolot wylądował, gdy spałam. Zabrał ją, a was przekupił. Nie mogę jej stracić. Proszę posłuchać. Ja nie spałem. Nie wylądowaliśmy. Nikt nie wysiadł. To gdzie ona jest? Mam tylko ją. On już ma mnie za wariatkę. Powiem, że znikła? Wiem, gdzie ona jest. Pastorze Barnes? Chloe. Nie. Dobrze, że pan jest. Gdy mama i Raimi zniknęli, przeraziłam się, że Bóg zrobił to. Tak, jak obiecał. W mgnieniu oka. Co? To prawda. Dlaczego pan został? To jest w Biblii. Kiedyś na letnim obozie wszyscy o tym gadali. Że pewnego dnia miliony ludzi po prostu znikną. Miliony? I co jeszcze? Nie pamiętam. To było dawno. To zrobił diabeł? Nie. Bóg. Wierzycie w to? To nieistotne. Dokąd oni poszli? Do nieba. PK ma rację. Jak to? Że zwariowałam. Nie. Lepiej jej beze mnie. Proszę tak nie mówić. Nie, proszę. Może świat beze mnie będzie lepszy. Niech pani tego nie robi. Proszę nie rezygnować. Ma pan dzieci? Nie. Ale miałem mamę. Zachorowała. Tata próbował wszystkiego, ale na próżno. Kiedyś wróciłem ze szkoły i znalazłem ją. Leżała bez ruchu. Proszę tego nie robić, Katie. Nie wiemy, co tu się stało, ale to nie była jej wina. A jeśli wciąż gdzieś tu jest i patrzy na nas? Już dobrze. Hattie, my nie jesteśmy ważni, tylko prawda. Skup się na niej. Prawda? Poważnie? Tak. Przeszłość jest nieważna, tylko to, co teraz. Co się dzieje w tym samolocie i być może gdzie indziej też. Wszyscy są w niebie? Tak uważasz? Nie pytając nikogo o zdanie, przyjmujesz pierwsze wyjaśnienie. Irene dokładnie wiedziała, co się wydarzy. Ale skąd? To, jak to się stanie, jak znikną, nawet, że zostaną tylko ubrania, każdy szczegół. Skąd mogła to wiedzieć? Zastanów się.
Sam się zastanów. Mnie kłamałeś o żonie, a jej o tym locie. Okłamałeś własną córkę. Wiem. Jesteś w stanie okłamać każdego, a mnie trujesz o Bogu. Nie rozumiem. Był tu pan każdego dnia, pracował, nauczał. To się nie liczy. Jak to? To słowa. Mogę zacytować każdy werset, ale to za mało. Trzeba uwierzyć. Uwierzyć. W co? W Boga, który zabił mi ojca, zabrał mi matkę i brata i gdzieś ich porwał? Który niszczy samoloty i miasta? On ich chroni. Przed czym? Przed nadchodzącym złem. Prześladowaniem. Wojną i 7 latami mroku. Są w niebie. A reszta? A ja? Co mam zrobić? Musimy błagać o przebaczenie. Odmienić swoje życie. Nie. Bóg, o jakim mówiła mi matka, nie zrobiłby tego. Wysłuchaj mnie. Pana? Niby dlaczego? Sam pan siebie nie słuchał. To broń ochroniarza? Tak. Zapomniałem o nim. Pencon 257, tu centrala. Pencon 257 do centrali. Tu Marcus. Ray, to ty? Marcus. Gdzie jesteś? 20 minut od JFK. Zawróciłem. Ilu straciłeś? Wszędzie tak jest? Na całym świecie. Nie wiadomo ilu, ale to miliony. Niemożliwe. A moja rodzina? Zadzwoń do Irene i sprawdź. Masz paliwo? Nie wiem, czy dolecę do lądu. Wszyscy lądują. Drogi są zakorkowane, pasy pełne. Na JFK też. A LaGuardia? Niestety. Dokąd mam lecieć? W głąb lądu. Nie dam rady. Najbliższy wolny pas masz w Syracuse. Niemożliwe. Przekonaj ich, niech znajdą miejsce. Marcus? Marcus? Wieża JFK, tu Pencon 257. Brakuje mi paliwa. Muszę lądować. Zwolnijcie pas. Jest plan awaryjny? Będę szczery. Paliwa już nie ma. Lecę na oparach. Nawet do JFK mogę już nie dociągnąć. Jedyna nadzieja, że zdążą oczyścić pas. A wodowanie? Nie podniosę dziobu. Rozbijemy się na kawałki. Nie mogę. Nie pozwolę im zginąć bez szansy na poprawę błędów. Venice Baxter? Córka Toma? Widzieliśmy się kiedyś w biurze pani ojca. Siedziała pani przy nim, za żółtym biureczkiem.
Pomyślałem wtedy, że stać go na najlepszy wystrój, ale postawił przy sobie ten plastikowy stolik, jakby to był najpiękniejszy mebel. Na ogół tylko tak mogłam go widywać. Przynajmniej się starał. Ja też mam córeczkę. Już nie jest mała. Wyszła za mąż, ale nie miała u mnie biureczka. Nie miałem dla niej czasu. Prawie jej nie widywałem. Kiedy ci ludzie zniknęli, nawet o niej nie pomyślałem. Chciałbym powiedzieć, że tak, ale myślałem o pieniądzach, okazjach, następnym spotkaniu. Przepraszam. Kiedy pani mówiła o niebie, chciałbym ją zobaczyć. Ale mam nadzieję, że nie ma jej w domu. Spróbuj złapać Chloe. Próbowałem. Myślę o niej od chwili, gdy wsiadłem do tego samolotu. To akurat rozumiem. Wieża JFK, słyszycie mnie? Lecimy do was. Nie mam paliwa, muszę lądować. Powtarzam, muszę lądować. Mam tu samolot pełen ludzi. Nie działają spoilery ani klapy. Nie mam paliwa na wsteczny. Zróbcie mi miejsce. Byłeś przy tym, jak odebrała bilety? Tak. Było jej przykro. Nie powinienem jej zostawiać. Nie wiedziałeś. Wiedziałem, że przyjedzie, ale poleciałem. Zostawiłem ją. Bóg wie, co tam teraz przeżywa. Kocha cię, zrozumie. Nie pozwolę, żeby to było nasze pożegnanie. To najsmutniejszy dzień w moim życiu. Nie mogę. Chcę wyznać prawdę. Musi wiedzieć, że to nie wina jej matki, tylko moja. Gdy Irene wspominała o Bogu, wychodziłem.
Mamo, nie wiem, czy mnie słyszysz. Chcę ci coś powiedzieć. Rano poczułam, że nasza rodzina się rozpada. Winiłam ciebie. Wiem, że cię zraniłam. Przepraszam. Bardzo przepraszam. Kto mówi? Chloe? Tu Buck. Chwała Bogu, żyjesz. Gdzie jest tata? Tutaj. Nic ci nie jest? Myślałam, że nie żyjesz. Wszystko dobrze? Tak. Chyba tak. Ale mama i Raimi zniknęli. Mama mi o tym mówiła. Wiem, mnie też. Bardzo cię kocham. Najbardziej na świecie. Ja ciebie też, tato. Przepraszam, że kłamałem i nie byłem z tobą, ale bardzo cię kocham. Nieważne, co się stanie. Dlaczego tak mówisz? Co się dzieje? Gdzie jesteś? Wciąż w powietrzu. Wracamy do domu, ale jest kłopot. Lotniska i szosy są zakorkowane i nie ma gdzie lądować. Co? Nie mam paliwa. Tato. Chloe. Proszę Państwa, dolatujemy do Nowego Jorku. Ale to nie koniec kłopotów. Lotniska są zamknięte. Proszę pozostać na miejscach, zapiąć pasy i zachować spokój. Ale powiem wprost. Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy kontakt z ziemią i szukamy innego lądowiska. Brakuje paliwa. Proszę słuchać poleceń załogi. A jeśli wierzycie w modlitwę, to jest najlepszy moment. Pomodlimy się razem? Oczywiście, proszę. Wciąż nie ma sygnału. Próbuj. Jasne. Muszę posadzić samolot. Posadzić? Gdzie? Na wodzie. Mówiłeś, wiem. Będę czekał na wieści z JFK, ale muszę mieć czysty pas. Dookoła lotniska jest miasto. Jeśli nie zrobią miejsca, wlecę do Queens jak wielka bomba. Thank you.
Droga zamknięta. Wieża Tupanko 257. Oczyśćcie pas startowy. Dzwoń. Proszę o uwagę, podam instrukcję awaryjnego lądowania. Pod fotelami są kamizelki ratunkowe. Proszę nie zwalniać pasów, dopóki samolot się nie zatrzyma. Proszę wykonywać wszystkie polecenia załogi. Wieża Tupankon 257, oczyśćcie pas. Wieża Tupankon 257, oczyśćcie pas. Buck, słyszysz? Przełącz na głośnik. Znalazłam wam lądowisko. Nowy odcinek trasy East-West. Jest tam dość miejsca. Nie znajdę cię bez naprowadzenia. Masz w telefonie aplikację kompasu. Zaczekaj. Mam. Widzisz liczby na dole? Podyktuj je. 40, 66, 34, północ. 73, 78, 32, zachód. Mam. Ile mamy miejsca? Przejechałam już 800 metrów. Muszę mieć 1,5 kilometra. Zaczekaj. Chloe, jesteś tam? Mam 1100, 1200. Buck, słyszysz mnie? Działaj. No nie. Ruszaj. Musisz dać jakiś znak, gdzie zaczyna się pas. Jak się pani czuje? Mogę tu usiąść? Póki mąż nie wróci z łazienki. Koniec paliwa. Co? Nie. Nie szkodzi. Dolecę lotem ślizgowym. Ale mocno walniemy. Nie mam wstecznego ciągu. Ważny będzie każdy centymetr. Tato? Koniec drogi. Mamy 1300 metrów. Dalej stoi ciężki sprzęt. Tyle wystarczy. Ale musisz dać jasny sygnał na początku pasa. Migam światłami.
Jesteśmy za daleko. To musi być jasne jak raca. Nie mam czasu. Muszę to zaraz zobaczyć. Palisz i nie masz zapałek? Nie zmieścisz się? Nie, ale niech się nie obwinia. Musimy schodzić. Widzisz coś? Nie. Rozgląda się jeszcze 5 kilometrów. Mamy jedno podejście. Gdzie to się zaczyna? Wciąż nic? Kochanie. Tam. Chyba poszło koło. Tato, nie masz lewego koła. Jesteśmy w domu. Opuszczamy samolot. Proszę wstać i iść do wyjścia. Po kolei. Buck, pomożesz im na dole? Wychodźcie. Po zejściu z rampy proszę natychmiast odejść. Ostrożnie. Jazda, kurduplu.
Buck? Dzięki. Spisałaś się. Ty też. Hattie? Przykro mi. Wiem. Tato. Powinienem był zostać z tobą, mamą i Raymiem i nie lecieć. Ale nic ci nie jest. Noś je. To wygląda na koniec świata. Jeszcze nie. To chyba dopiero początek. Lecz nikt nie zna dnia ani godziny. Ewangelia Świętego Marka, rozdział 13, wers 32. Reżyseria. Scenariusz. Zdjęcia. Muzyka. Wystąpili. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Anna Wichlińska-Kacprzak, czytał Maciej Gudowski.